Do wczoraj w mobilnym punkcie szczepień na Skwerze Pionierów zostało 400 dawek preparatu Johnson & Johnson. Jeszcze dzisiaj i jutro można skorzystać ze szczepienia w tym miejscu. Co ważne, w przypadku szczepień w mobilnym punkcie nie jest potrzebna wcześniejsza rejestracja. Wystarczy przyjść z dowodem tożsamości i wypełnić krótki formularz. A powody, dla których mieszkańcy się szczepią, są różne. Żeby zwiększyć odporność wszystkich, całego społeczeństwa, a prędzej czy później tak by nas zmusili. Żeby mieć z głowy. Nie, chyba żebym była zdrowa, nie wiem, nie mam pojęcia. Dla zdrowia. Po prostu. No żeby nie przechodzić, jak to mówią, ciężko później ewentualnego zachorowania, ciężkich, przewlekłych chorób z powodu tego COVID-u. No i przede wszystkim dla pracy, bo chcę do Niemrów jechać, a później będziemy chcieli może paszporty czy coś. Wiem, że to jest nieuniknione. Z tego względu, dla bezpieczeństwa moich bliskich, którzy już się zaszczepili i przyszłościowo jakbym chciała się gdzieś wybrać, to wiem, że to będzie konieczne. Z mobilnego punktu chętnie korzystają obywatele Ukrainy. Dlaczego pan się zdecydował zaszczepić? Bo że będę miał tylko koronawirus, nie? COVID-u. A pani dlaczego się szczepi? I też tak. To wszystkie tak. To wszystkie tak. Żeby chorować na COVID, żeby zapobiec te. Tak, żeby nie chorować. Для вільного перельоту, вільного кордону. Україна, Польща. В мобільному пункті щеплень можна się szczepić до jutra в godzinach od 10 до 18. Ogółem в Кołobrzegu od początku akcji szczepień poddała się im ponad połowa mieszkańców.